Znasz, jaki okropny nie jestem. Proszę Państwa, startujemy z finałowym meczem pierwszego turnieju Fantasy Expo Challenge na platformie StarCraft 2. Naszym graczem zergowskim z teamu Is Imba jest Radek Dana z Radek Śmietany. Jego przeciwnikiem jest natomiast Soul z Tesu. W Tesie mamy też innych Polaków. Jest w Tesie Guru i w Tesie jest też Elazer. To czas, żeby Soul dołączył do Guru i Elazera na Dreamhackach i imprezach WCS-owych. To już tak niewiele brakuje. A propos imprez WCS-owych, a to już o tym nie będę teraz mówił, bo lecimy normalnie z grą. Chciałem też podziękować w tym momencie już oficjalnie z mojej strony sponsorom tego turnieju, czyli Sprite, LG, Asus Republic of Gamers, G2A i tam Sprite raz jeszcze. Niech będzie dwa razy. Dobra, pierwszy Reaper już jest w drodze do skautowania. Korhal Carnage Knockout. To jest ciekawe, że gramy na tej mapie. To jest ciekawe, że ta mapa nie została odrzucona. Druga mapa to będzie Dusk Towers, z tego co zdążyłem zobaczyć. To mnie mocno zastanawia, co tu się dzieje. Dla kto wpadł na taki pomysł, żeby tej mapy nie wyrzucić? Może ktoś wyrzucił Ulerenę, bo jej bardzo, bardzo, bardzo nie chciał. Okej. Myślę, że będzie najbardziej wyrównany mecz całego spotkań. Chociaż pierwszy Indy kontra Senin też był dosyć ciekawy. Tylko tam było BO3, czyli do dwóch wygranych, tutaj mam Best of 5. Gdyby było Best of 5 Indy kontra... tutaj bardzo ładnie ekspansja wygląda. Indy kontra Senin, nie wiadomo jak to by się skończyło. Gryzie. No tutaj nie uda mu się tego obronić w żaden sposób. Najmniejszy. Muszą się skończyć, reaktor musi się skończyć robić. Chociaż może... No Reaper jest, to jednak da radę. Bez Reapera byłby problem. My też na zakończenie streamu rozlosujemy koszulkę Legacy of the Void, więc jeżeli dopiero wpadliście na stream, pamiętajcie o tym, aby być zalogowanym na czacie, bo to jest bardzo, bardzo ważne. Jutro mogę powiedzieć, że będę miał podkładkę WCS-ową do rozdania na zakończenie dnia. No dobrze. Steampack już jest w drodze w tej chwili i cóż, co wygrali, o co walczą? 300 zł za miejsce pierwsze, drugie miejsce 100 zł, miejsce trzecie, czwarte, czyli te, które zajęli... Mana zają? Tak? Mana zają jedno czwarte miejsce? Nie, tak? To już jest po 50 zł. Tutaj widziałem bardzo ciekawe pusze z siege tankami w takiej lokalizacji jak teraz. Co się działo, w którą stronę szedł Teran? Tutaj. Teran podchodził tutaj i rozwalał kamienie. Tu dobrze ustawiony atakował przeciwnika, albo nawet trzymał siege tanka w tym miejscu, dropował Marinesy na drugą stronę i tutaj wychodził, żeby atakować i cofał się pod rozstawione czołgi. Coś takiego jak najbardziej można zrobić. Spire ze strony Dany, bardzo dobry pomysł na tej mapie przeciwko dropom. Steampunk w drodze do tego wszystkiego, Metabolic Boost. I tak przy okazji przejmujemy eSport Now. Jak najbardziej. StarCraft 2 przejmuje tą imprezę. Okej. Okay. Czekam na Spire, czekam na pierwsze mutale. Te trzy mutalisty, które ma gaz, nic wielkiego nie zrobią, ale pamiętajmy o tym, że chodzi o to, żeby bronić się przed tymi pierwszymi dropami. Może być postraszone, tylko właśnie, czy to wystarczy? Trójka mutali, zobaczcie, lecą dwa mediwaki, prawie pełne mediwaki. Jest jedna mina, to jest Cooling Tower, a tych mutalisków naprawdę mało. Natomiast lingów zaczyna się pojawiać coraz więcej, 20 lingów w produkcji. No i trzeba znaleźć dobry... Ach, który ma speedu na lingach, żeby było jeszcze zabawniej. To z tą miną. Jest zakopywana. Wyładowuje raz jeszcze. Steampunk gotowy, odpalony. To jest ciekawa opcja. Zobaczymy, ile dronek będzie zabitych, ile mutali będzie zabitych.
Wszystkie mutanty pory zostały zabite, jeszcze dobra, to trochę szkoda tylko jednego Medivaca. Ucieka stąd, nie widzę Overseera, żeby było co ciekawiej. Nie, jest Overseer, przepraszam, ale on gdzieś czeka w całkowicie złym miejscu, więc tutaj mina za chwilę się jak coś rozsadzi, przynajmniej na jednym z tych Queenów. Oczywiście go nie zabijając, no ale jakieś obrażenia zada. Pierwsze cztery mutale zabite. Czy to było warto zagrać? No coś zrobił, jakieś dronki chyba też złapał, dwie sztuki. Drop z drugiej strony do bazy trzeciej, wyładuje wszystko, szkoda, że tutaj min żadnych nie ma. No i teraz pamiętajmy, że będą dropy z dwóch stron, bardzo mądra decyzja. Ciekawi mnie, czy jest szansa rozwalenia tej eksplu. Uwaga na Bailinga! Nie wziął go na cel i teraz wylecieć, wypakować. A co się dzieje po drugiej stronie? Miazga się dzieje, wydobycie jest trzymane. Zbyt dużo jednostek nie zostało zabitych, ale wydobycie przyblokowane na pewien czas. Wszystko wysłane do bazy trzeciej. Tutaj też są oczywiście stracone jednostki z tego powodu. Dup. To było... A! Zrobię drop. Zobaczył mutaliski ataki mutal. I odpuścił sobie dropy. Podwójny eBay. Bardzo późno upgrade są dane. Nie? Bez upgrade'ów? Nie potrzebuje upgrade'ów dana? Nie czuję potrzeby ulepszania swojej armii? Naprawdę? Dobra, granat spowalniający. Widzimy, że kamienie jeszcze nie zostały tutaj zniszczone. Kolejne dwa dropy lewą stroną, prawą stroną. Też małe co nieco czeka. Owek nie zabity. Zdążył uciec. No i jest w miarę gotowy. No nie, tu się nie da wyładować tego. Chociaż teraz ten drop byłby idealny wręcz. Ale nie, no Dana wie, że musi biegać to z jednej, to z drugiej. Jeszcze raz. Jeżeli będzie drop tylko i wyłącznie z jednej strony, nie ma opcji, żeby to się udało. One muszą polecieć w tym samym momencie. Albo na przykład teraz wylądować. To drop w tym momencie był dobrym pomysłem. Centrifugal Hook, za chwilę upgrade dla Banelingów będzie gotowy. Zauważmy, że brak jest jakichkolwiek upgrade'ów. W końcu tutaj coś wylądowało. Oj, Bane. Kabum zrobił Bane. Na 50 dronach jedzie cały czas Dana. Czy mi się wydaje, czy on próbuje po prostu stworzyć taką masę krytyczną tych jednostek, a później... zapewne dwa mutale były tu zniszczone, żeby po prostu stworzyć Banelingi i zalać Soula. Tak raz, a porządnie doprowadzić takiego epickiego starcia. A potem koniec GG. Dobra, już wiadomo co i jak. Niestety miny zostaną przechwycone. Spakował, ucieka, Liberatory 2 mogą tu oczywiście walczyć z mutalami, będą walczyły bez najmniejszych problemów, ale w tej armii jest dużo, oczywiście jeden swoje będzie robiło, ale to jest i tak mało, brakuje min, trzeba wypakować armię jak najszybciej, już to dropuje, splitowana armia, jest jedna mina, nic wielkiego nie zrobiła, dwie zabite jednostki tylko i wyłącznie, ale widzimy już, że armia Soula jest zbyt duża i Dana... To nic nie zrobi z tym. Nie zbierze się na tyle armii, żeby to wygrać. Okej. Kolejna porcja Link Bane. Ja nie chcę nic mówić, ale za chwilę plus 2 do ataku zaskoczy. I powodzenia ze wszystkim grać. Min, jednak tutaj min trochę brakuje. Są dwie, będą cztery. Tych Banelingów nie ma tak dużo, to jest tylko 17 Banelingów. Co to jest 17 Banelingów? Jesteśmy do tego przyzwyczajeni, do tego trzeba tylko mądrze rozstawić armię. A w międzyczasie mamy jeszcze drop do maina, więc to jest ostatnia szarża Banelingów dane. Jeżeli to się nie uda, to już nic się nie uda. Miny podaktywane, GG.
Seoul wychodzi na prowadzenie 1-0. No i start z kolejnej gry u dołu w kolorze różowym jest Radek Dana. Jego przyczynkiem w dniu dzisiejszym natomiast jest Seoul, więc Teran kontra Zerg. Best of five, czyli do trzech wygranych gier. Witam wszystkich serdecznie, tych, którzy jakimś cudem wpadli na eSport Now o tej godzinie. Wiem, że jest późno, ale damy sobie radę. Szczyt oglądalności już mieliśmy, 900 osób wpadło, więc tu jesteśmy zadowoleni. Końcówka, jak to końcówka, późnawo, a jutro o 11 trzeba wstać. Nawet wcześniej będę planował wstać. A co mi tam? Przyznaję się, bez bicia zacząłem jeździć na rowerze. To znaczy całe dwa razy byłem, przejechałem łącznie przez te dwa dni jakieś 13 km, ale czuję się dobrze. Mam wrażenie, że jutro nie dam rady się ruszyć z łóżka. Dobra, haczerka już w drodze ze strony Dany. Ekstraktor czeka. Dorzucony spawning pool. Więc na ten moment pewnego rodzaju standard. Standard nam leci. No dobrze. Sekundkę. Przepraszam was emocji. Jeszcze sekundkę, zaraz wracam do was do gry. Okej. Potrzebne są takie przerwy technologiczne kasterowi za tym nosem. Mamy faktorkę, mamy baraki dorzucone do tego wszystkiego. No i teraz pytanie jest proste i następujące. Co dziwnego spróbuję zagrać Dana? Dana w ostatniej grze, jak zauważył, tak myślę, czy Dana ugrać normalnie? Normalnej gry makro. On nie stracił wcale tak dużo tych dronek. Chyba Dana mógł pomyśleć, że stracił ciut za dużo tych jednostek. On tak naprawdę w tych dropach stracił, no dobra, stracił parę mutali na początek, ale później... Też co później się działo? Trzy drony, cztery drony były zabite maksymalnie. I to wszystko. Dobra, pneumatic carapace już jest w drodze, mamy metabolic boost, bardzo dobrze. Orbital Command dostawiony, spokojnie, więc potrójny to Orbital Command, Soul szaleje. A propos potrójnego CC, nie wiem czy wiecie, ale Marine King Prime powrócił na emeryturę po raz kolejny, postanowił już więcej nie grać w StarCrafta, a na emeryturę wyrzucił go no regret Zerg z Kanady. Zerg z Kanady podczas kwalifikacji do GSL-a, The Cold Day, przegrał z nim. No ale cóż, jeżeli przez tyle lat gra się 3CC z podwójnym Evolution, z podwójnym eBayem bez scoutu, no to ma speedlingi działają. I ma speedlingi sprzedają całkowitą miazgę. No dobrze. W sumie tak sobie myślę, teraz nie powinienem mówić o tym rowerze, bo zaraz będzie, że jestem cyklistą i tak dalej. Niebezpiecznie. Podwójny Evolution Chamber. Tym razem będziemy mieli te upgrade'y i będą one szybciej niż u Terana. Zwykle Zerg może mieć te 1-1-2-2 wcześniej niż ma je Teran, ale 3-3 tutaj w większości przypadków wcześniej to zaskakuje u terańskiego gracza. Teran nie potrzebuje jakiejś wyższej technologii, potrzebuje tylko armory, żeby móc robić 3-3, natomiast Zerg ma potrzebę Hive. Dobra, 1-1 w drodze. Ciekawie ustawiony czołg. Co on ma za zdanie zrobić? Straszyć? Nie wiem, co ma za zdanie zrobić, za to wiem, że owej zostanie zabity przez Mikinga.
No dobra. Można pokombinować z Siege Tankiem. Jakby ktoś powiedział, nie pamiętam kto powiedział na czacie, że Miszu pewnie już przez takie Siege Tanki raka dostaje, że to jest bardzo denerwujące. To już średnio działa. Roach Warren kończy... Zobaczcie, że jeden jeden dopiero kończy się robić udany i dopiero kończy się robić Roach Warren. Nie będziemy mieli żadnego pushu, bo potrzebny będzie wpierw speed na Roachach i dopiero wtedy można pomyśleć o jakimkolwiek wyjściu dany. Więc sobie są mogą mieć te trzy bazy. Zauważmy, Infestation Pit dorzucone. Okej. Super, nie ma ten jeden czołg. Plus jeden do ataku, plus jeden do obrony Soula. Tak zwany 10 minute no rush, chociaż już widzimy dwa czołgi podchodzą razem z piechotą. Przydałoby się jakiś skan rzucić, albo chociaż zabić te queeny. Uwaga na lingi z tyłu. Lingi wpadające pod... no to jednak się nie udało. Bardzo fajne. Pusz na razie wygląda nie najgorzej, chociaż zaopatrzenie armii jest podobne. Speed na Roachach niedługo zaskoczy. Próbuję rzucić to ciut bliżej. Obydwa czołgi już rzucone. Piechoty zbyt dużo tu jednak nie ma. Nie jestem wielkim fanem tego, co właśnie zauważyliśmy. Tym bardziej, że Marinesy w tej chwili, to nie powiem jak szybko muszą uciekać. W sumie możemy trochę poopowiadać w StarCraftie dwa podstawowych rzeczy, bo zauważyłem, że niektórzy się pytają o to. Te małe karaluchy, które zbierają minerały, jak to zostało słodko nazwane. Nie, one zaopatrzenie armii się nie wliczają. One mają oddzielne zaopatrzenie armii. Oddzielne zaopatrzenie są tutaj po u dołu. Przy tych ilościach jest wydobyć harwesterów, tak zwanych wydobywaczy. 69 jest SCV-ek, 67 jest dronek. Zaopatrzenie armii jest z boku 53 do 70 w punktach zaopatrzenia. Do tego też queeny zaliczają się do zaopatrzenia armii. Ja tu już widzę, że szykuje się powoli Dana, którą szykuje się powoli Soul do przejścia w Liberatory. Plus 1 do ataku na jednostek latających. Okej. Supply block, żeby było zabawniej. Kidełki. Nie, no w sumie podobają mi się. Te dropy z ściągami bardzo mi się podobają. Liberatory już w drodze. No i będą tutaj przydatne jak najbardziej, bo widzimy, że Soul myśli o dojściu, przepraszam, że Dana myśli o dojściu do ultralisków. Plus 2 do ataku dla Lingów, przydałyby się dropy, no jeden wylądował, coś ciekawego udało się zrobić, a w tym 3 dronki zabite, więc to tyle, co nic. Planetarka, gdyby to była kolejna planetarka, byłoby jeszcze zabawnie. Poustawiane jeszcze supply, bo aby tutaj dziki się zablokowały. O ile one się zablokują. Mówiąc o dzikach, mówimy oczywiście o ultraliskach. Okej. Liberator. Jest gdzie zaatakować? No nie bardzo. Bo jest z automatu atakowany. Dokładnie nie zaliczają się do zaopatrzenia armii. Zaliczały się do zaopatrzenia armii. Na pewno się zaliczały.
a nie do ilości harwesterów. No, nie wiem dlaczego to stoi i obrywa. Nie rozumiem tego. Mamy atak, w międzyczasie jednak u góry poleciały, bajle poleciały, fangale świetnie są wszystko złapane przez dane. Soul jest więc tarapatak. Tutaj nawet liberatory mocno mu nie pomogą, ponieważ przede wszystkim ich nie ma. Dwa miał, obydwa zostały zniszczone. Medivaki uciekły sobie naokoło. Nie leczy, ucieczka pod dwie planetarki. Siege-tanki rozstawione z tyłu. No tak, podejście pod to nie jest dobrym pomysłem. Siege-tanki są w stanie atakować jednak. Oj, tu Dana powinien się rzucować. To jest Orbital Command. Atak pod reakcji, jedne zniszczone. Faktorka, tamtej komand z termoberwie. Widzę, że już pojawiły się ghosty. Ty trzeba zwolnić trochę zaopatrzenia na dziki, czy niekoniecznie? Goni. Oj, trochę Dana przesadził z tym atakiem. Nawet mocno przesadził, ale widzicie, co się dzieje z tym Fangalem. Czyli Fangal złapie armię Corrosive Bile i ją po prostu rozwali. No dobrze. Ultralisk Cavern, do tego wszystkiego Mutale. Czy Mutale? Mogą być Mutale. Infestory, przepraszam, najmocniej. Plus 3 do ataku, plus 3 do obrony. Najwyższa pora na te upgrade'y 3-3. U Terana bardzo mu to pomoże. Próba wejścia lewą stroną. Zauważmy, że Dana jedzie na 80 dronkach, więc bardzo dobre wydobycie tego gracza. Brakuje dropów, nie ma dropów, nie ma dropów i zerk może się rozhasać. Broodlordy, ultraliski, infestory, do tego wszystkiego Ravengers. To wszystko będzie bolało. To wszystko będzie bardzo, bardzo, bardzo bolało. No dobrze, o czym myśli w takim wypadku Soul? Trzyma jednego Medivaka. W późniejszej fazie gry będzie mógł tutaj wylądować, w momencie, w którym zerk ruszy już bardziej do ataku. Tu jest dużo miejsca. Przyjrzyjmy się, czeka Orbital Command. Kolejna planetarka, możemy tak rzucić jeszcze jedną. W sumie da nam dużo minerałów. Soula na to nie stać. Zauważcie też, co aktualnie robi Dana. On wysyła niewielkie oddziały i on się ich pozbywa. Zwalnia najnormalniej na świecie zaopatrzenie. I jest z tego powodu pewnie dosyć mocno zadowolony. Okej. Okay. No ale tutaj nie może tracić tak w taki sposób tych ghostów. W ogóle duża ilość ghostów. Raveny do tego. To będzie ciekawa bitwa. Tyle mogę wam powiedzieć. To będzie bardzo, bardzo ciekawa bitwa. Dobra, jeden liberator zabija. No nie zbyt dużo jednostek. Teraz będziemy mieli bardzo ważny moment. Czy uda się zesnajpować wszystkie ultraliski? Ultraliski może tak. Gorzej będzie z tymi Broodlordami. Nie jestem pewien, czy to jest wykonalne, tak żeby Broodlordy nie zaatakowały ghostów. Plus 3 do ataku dla jednostek mechanicznych, latających. Tylko czy jest coś, co może z tym walczyć? Wikingi są w drodze. Próbuję podejść z boku. To byłoby dosyć ciekawe, gdyby podszedł z boku. Czekamy na Fangale. Zaraz powinny polecieć. Czego tutaj brakuje? Cloaking Field i zestrzelonych Overseerów. No właśnie, póki są Overseery, to tu się nie da nic więcej wykombinować.
Bo jakoś mądrze pod to podejść, ma Rudery naprzód. Teraz będzie snapping round. Poleciał parę razy, ale co z tymi Broodlordami? Sporawa ich ilość się jeszcze tutaj trzyma. Nie ma co ukrywać. Zaopatrzenie armii dosyć podobne, ale tych Broodlordów robi się coraz mniej i mniej. Zostało ich o 5 sztuk. Jak tam armia Soula przechodzi przez to? Wchodzi jak w masło, czy nie do końca? Wchodzi jak w masło. Skurkowaniec wygrał przeciwko Broodlordom. Jakieś siódemka ultralisków. Dobra, jak walczyć z ultralami? Ghostami. Plus 3 do obrony udany. Najwyższa pora, żeby tutaj były wymaksowane ultrale, ale pamiętajmy, że te namierzaniem ze strony ghostów one i tak przeskakuje upgrade'em. Tarcze. Nie działa na tarcze. Dobra, niewielki dropik, marudery rzucone z jednej strony, marynce z drugiej. Zniszczenie chwilów byłoby fajnym pomysłem, podejście z lewej strony tutaj czekał ultralisk, więc nie. To nie ma prawa zadziałać. Okej. Trzeba zaganiać przeciwnika. W ogóle podobają mi się te sensor tower, na środku sensor tower, planetarka, tak bardzo wywalone na wszystko będzie i tyle, i już. Coraz więcej tych liberatorów, ile już tutaj czeka? 5 sztuk. Powiem tak, bardzo często widziałem podzielenie mapy tutaj na dwie części. Terran kontra Zerg i było tylko jedno wyjście dla Zerga. Medus otworzył domaina przeciwnika. Tylko i wyłącznie, i nic więcej. Darka jeszcze nie jest gotowa i raczej nie będzie. Liberatory rozstawione. To może być dosyć ciekawa. Taki z powietrza nie poleciał. Duża ilość Banelingów. Przechodzi on przez to. Słyszę Ravena ewidentnie. Zaopatrzenie armii Zerga robi się coraz mniejsze i słabsze. Wieżyczki rzucone na dół zajmą się tutaj koruptorami. No pachnie 2 do 0. Rozbił się o Broodlordy. Broodlordy rozbiły się o Terrana. Teraz ultraliski rozbiły się o Terrana. Nie bardzo wiem, co jeszcze mógłbym tutaj wykombinować. Masę koruptorów i masę lingów aktualnie produkuje. No akurat masę lingów był tutaj dobry pomysł. Ale jest tak już GG. Mamy 2 do 0. Czas odwiedzić Invader LN u dołu w kolorze różowym Lśmińskiego. Różek, jak to często mówię, jest Dana. Jest tutaj Dana, śliczny. Jego przeciwnikiem w dniu dzisiejszym natomiast jest Soul, Terran. Więc Terran kontra Zerg. Jak patrzę na ten ostatni mecz, zastanawiam się, jakim cudem miałby to wyciągnąć Soul. Jak widziałem już te Broodlordy. Powinienem zadać pytanie, jakim cudem Dana to przegrał. W sumie. Może w sumie Fangalami nie trafił tego, co powinien trafić Fangalami. No dobrze. Czas na kolejny mecz. To może być ostatnie spotkanie w dniu dzisiejszym. Następny turniej będzie w przyszły piątek. Myślę, że zrobimy go troszeczkę, no z pół godziny wcześniej, 17.30 albo 18, no dobra, może być 18, trudno, dwa turnieje piątkowe przetrzymamy, tym bardziej, że to już nie będzie po maturach, to
to już będzie po juwenaliach. Będzie dobrze. Damy radę. Wszyscy przyjdą, wpadną, będą grali. Prawdziwi fani StarCrafta 2 zostają z nami do samego końca, więc dziękuję, że jesteście razem z nami w imieniu sponsorów, adminów, właścicieli FEC i w ogóle wszystkich. Wszyscy są szczęśliwi, wszyscy wam dziękują. Dobra, roachki to nie są, to są ewidentnie reapery. Pierwszy reaper ze strony Soula. Poskautować, upewnić się, co się tu dzieje. A jak się upewnisz, co się tutaj dzieje, będzie można wracać do domu. Ja tylko jeszcze szybko przypomnę, że jutro od godziny 11 będą Polacy grali w WCS finały letnie. Więc tak, to tyle. No dobrze. Mamy więc pierwszego skautującego reapera. Coś ciekawego zabije. Ani to dron. Może jedną dronkę? Jedną dronę zabił, więc zawsze coś będzie. Druga zabita? Nie, druga dała radę się jednak niszczować. Przypilnował tego Dana. Dana musi być trochę w nieciekawej formie, psychicznej, powiedzmy sobie. Jeżeli to, co zagrał w ostatniej grze, zostało po prostu rozwalone przez Soula. Bez jakiejś wielkiej ilości dropów. To było najciekawsze. W bezpośrednim starciu Zerg sobie nie radził. Okej. Popatrzmy więc, jak to będzie dalej. Pneumatic Carapace, wyśle Overlorda, zeskautuje nim szybko. Musi jak największą część tej bazy zobaczyć. Ohoho. No już Speed oczywiście zaskoczył, więc się nie da przyblokować tej trzeciej. Zapomnijmy o tym. Na zakończenie tej streamu, przypominam, będziemy losowali koszulkę Legacy of the Void. Dlatego pewnie jesteście z nami, bo budzę. Nie miałbym też nic przeciwko temu, gdyby Dana doprowadził do remisu i na przykład wygrał w tym momencie mecz. Jednak jeżeli Dana doprowadzi do remisu i przegra potem na jakiegoś Cheeza albo Olina, będę na niego zły. Jeżeli przegra na długą łaną grę makro, mecz numer 5, jasne, spoko, wybaczymy mu. A w tym momencie Ler już w drodze, Roach Warren jest dorzucone. Wysępny sygnał, wiedziałem, przepraszam. Już się poluję. Dobra, czas na Helbaty. Jak tam zaopatrzenie armii? Wygląda dosyć słabo. Jest w produkcji. Mamy tych Helbatów piątkę. Do tego wszystkiego Banshee gdzieś tam kiedyś się pojawi. Oj, tu ciężko będzie. Oj, zostanie otoczona. Może nie do końca. Jest Gigi i Soul wygrywa. 3-0.